Witajcie moi drodzy, dziś temat przyczyny powstawania brust nosowo-wargowych. Jest to taka zmiana, którą zauważa większość kobiet i już w młodym wieku, 20 paru lat, nawet od dzieciństwa mogą one być. Gdy mamy bruzdy od dzieciństwa, to nie usuniemy ich całkowicie, ale też w innych przypadkach będzie to trudne i czasami po prostu będzie zmniejszenie tych brust, a nie całkowicie ich usunięcie. Dlaczego? Ponieważ to jest miejsce stale obciążane podczas mimiki. Połączenie mięśnia okrążnego, który znajduje się tutaj, z szeregiem innych, które sprawiają ich napięcie, ich deformacje będą wpływały negatywnie na stan wyglądu bruzdy. Zobaczcie sobie na zdjęciu, jak wyglądają mięśnie w tej okolicy, jak wiele ich tam jest wplecionych. Wymienię teraz najczęstsze przyczyny, dlaczego te bruzdy powstają. Po pierwsze, bruzdy będą się tworzyły wtedy, kiedy będziesz miała zastoje limfatyczne, między innymi. Mogą być to ponapinane żwacze, które będą blokowały odpływ chłonki w tą stronę. Może być napięta potylica i mięsień potyliczno-czołowy wraz z rozcięgnem, co sprawi, że tutaj będzie nam ściekał obrzęk. W okolicy może być to okolica brwi, może być to pod oczami, a może być to okolica bruzdy nosowo-wargowej. To jest takie miejsce, gdzie anatomicznie tak łatwo, żeby ten obrzęk się zbierał, jest dogodne do tego. Kolejnym powodem, dla którego będą się tworzyły bruzdy nosowo-wargowe, są ponapinane mięśnie. Tak jak wcześniej pokazywałam Wam na zdjęciu, ile mięśni jest w tej okolicy, tak na przykład gdy się uśmiechamy, to tu wszystko nam się napina i niekoniecznie potem wraca do swojej długości, przez co tworzą się nam bruzdy. Mięsień dźwigacz wargi i skrzydło nosa, mięsień dźwigacz wargi, skrzy jarzmowy większy i mniejszy oraz na przykład śmiechowy, ich napięcie, tych mięśni, będzie powodowało, że ta bruzda będzie się tutaj uwidaczniała nam. Zaś ponapinane, poskracane mięśnie żwacze sprawiają, że tkanki przesuwają się ku środkowi, przez to jest więcej ich po środku i ta bruzda też będzie się uwidaczniała z tego powodu. Kolejno mamy taki ważny aspekt, jakim są wady w obrębie kości i zębów. Zęby, które są tak zwane pozjadane, jeżeli mamy zbyt wąskie szczęki, jeżeli mamy jakieś wady ortognatyczne. Zęby są ustawione nieprawidłowo względem siebie, czy są problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym. To wszystko może powodować nieprawidłowe podparcie dla tkanek miękkich i tym samym bardziej uwidaczniać bruzdy nosowo-wargowe oraz powodować dodatkowe napięcie w obszarze twarzo-czaszki. Niektórzy dentyści czy ortodonci reklamują właśnie się w ten sposób, że nazywają swoje usługi na przykład liftingiem stomatologicznym. I bruzdy faktycznie też mogą zostać trochę spłycone właśnie w ten sposób. Kolejno mamy nieprawidłowości mięśniowo-pomięziowe w obszarze ciała. To może powodować, że będą nam się ściągały policzki w dół i cały owal, ale również wpłynie to na to, że bruzdy nosowo-wargowe będą większe. Do tego trzeba dołączyć fizjologiczny zanik kości i zmiany ich kształtu, bardzo przyspieszony brakami zębowymi, ubytki tkanki tłuszczowej w niektórych miejscach oraz jej migracja też będzie się przyczyniała do tego, że ten tłuszczyk ułożony niżej będzie uwypuklał bruzdy nosowo-wargowe. Do tego pogarsza się jakość skóry, mięśni, więzadeł, które przytrzymują nam twarz na miejscu, więc powodów, z jakich te bruzdy będą powstawały, jest naprawdę mnóstwo. Dlatego, tak jak mówiłam na wstępie, pozbycie się ich całkowicie może być trudne, a czasami nie będzie całkiem możliwe. Utrzymanie tych wszystkich aspektów w idealnym stanie, co gwarantowałoby brak bruzd nosowo-wargowych, jest trudne. I to dziś na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.